Mieszkańcy naszej gminy chętnie włączyli się w pomoc dla pogorzelców. Podczas pikniku charytatywnego Nakręcamy Pomoc, który odbył się na terenie szkoły podstawowej imienia Jana Brzechwy w Żarowie, swoją pomoc na rzecz naszych mieszkańców poszkodowanych w trakcie pożaru zaoferowały także przedsiębiorstwa, zakłady i firmy. Organizatorzy imprezy przygotowali dla uczestników mnóstwo atrakcji. Każdy mógł wybrać coś dla siebie, a przy okazji również wrzucić kilka groszy do puszek przygotowanych na tę okoliczność. Akcji towarzyszył rajd rowerowy zorganizowany przez Stowarzyszenie Rowerowy Żarów. Chętnych nie brakowało, a w przygotowaniu do rowerowej przejażdżki pomagała radna Rady Miejskiej Iwona Nieradka oraz członkowie Stowarzyszenia Rowerowy Żarów Michał Sobczyński i Zbigniew Wasik. Ta akcja miała się odbyć już miesiąc temu. Niestety, jak wszyscy wiedzą, warunki pogodowe nam nie sprzyjały. Natomiast dzisiaj jest wspaniała pogoda. Przy okazji strefowych biegów żarowskich uruchamiamy naszą akcję charytatywną, która ma na celu zbiórkę pieniędzy na szczytny cel. Mam nadzieję, że dzisiejsza pogoda i frekwencja będą naprawdę na wysokim poziomie i uda nam się zebrać duże, duże środki, bo to w końcu chodzi o pomoc. A jaka jest trasa? Jak przebiega trasa? Trasa, można by powiedzieć, tradycyjnie jedziemy ulicą Słowiańską na Kalno, Skalna na Bożanów i z Bożanowa wracamy tutaj pod szkołę. Myślę, że dla każdego trasa przyjemna przy dzisiejszej pogodzie dla nikogo nie będzie problemem. Pani Wono, jakie atrakcje przygotowali dzisiaj organizatorzy na piknik charytatywny w Żarowie? Jak zwykle co roku na piknik charytatywny przygotowaliśmy przede wszystkim kawiarenkę. W kawiarence jest pyszne ciasto, oprócz tego jeszcze jest jak zwykle wata, popcorn, tym razem frytki bardzo smaczne. I co jeszcze mamy? I mamy jeszcze, jak zapomniała, mamy jeszcze znakowanie rowerów, które cieszy się ogromną popularnością. Mieszkańcy licznie tutaj przybywają i to na pewno fajny bonus dodatkowy przy całej akcji charytatywnej. Frekwencja dopisuje? Jeszcze dodam, że jest loteria fantowa przygotowana przez Bibliotekę Miejską. Bardzo dużo fantów codziennie donoszone. Od ostatniego czasu, kiedy się spotykaliśmy, to było miesiąc temu, fanty donoszone są przez mieszkańców, jak i dzieci i młodzież z Żarowa. I co jeszcze możemy dodać? Trzeba też wspomnieć, że w loterii fantowej są do wygrania naprawdę cenne nagrody. W tym roku rowery. Jeden z nich ufundowało Stowarzyszenie Rowerowy Żarów. Zmywarka ufundowana przez Electrolux, także rower przez firmę Dysel. Także tych nagród takich mocno wartościowych jest bardzo dużo. Ale tak jak mówiła Iwonka, też jest bardzo dużo takich losów, gdzie mieszkańcy Żarowa przynieśli coś od siebie, żeby wspomóc tą jakże szczytną tutaj inicjatywę i fajną akcję charytatywną. Panie Piotrze, proszę powiedzieć, jak to jest się przesiąść z samochodu na rower dzisiaj? Bardzo fajnie, od czasu do czasu trzeba się poruszać. Cały dzień się siedzi, więc przynajmniej w weekend można sobie pojeździć. Ale dzisiaj wiemy też, że jest to przejażdżka, rajd, można powiedzieć, charytatywny, tak? Czyli wspieramy pogorzelców. Oczywiście, że tak. Tym bardziej warto sobie wziąć w tym udział. A duża frekwencja jest? Dopisuje? No jak widać, miejsca brakuje tutaj na parkingu. Czyli wszyscy wspierają? Jak najbardziej. Grzechem byłoby nie wykorzystać tej pogody, a frekwencja dopisała, więc zbieramy się i jedziemy. Gramy też charytatywnie, prawda, dzisiaj? Tak. Daliśmy tam datek, także no. A ile kilometrów już na rowerze pan przerobił, można powiedzieć? Ja w ogóle w tym sezonie to mam niecałe 5 tysięcy. Czyli nie dogonimy? No, niektórzy dogonią. Kolega mam, który ma już więcej niż 5 tysięcy, przekroczone ma. A czy to pana pasja? Tak, rower, bieganie, kijki trochę, no i ping-pong. Stawiamy na aktywność. Tak jest, trzeba się ruszać, żeby nie zardzewieć. Ta młoda kobieta mi macha.
Włączyli się także żarowscy samorządowcy, którzy postawili na terenie szkoły wspólnotową kawiarenkę. Długa kolejka ustawiała się również przy stanowisku, gdzie smażone były frytki. Dla naszych mieszkańców serwował je przewodniczący Rady Miejskiej Roman Konieczny oraz chłopcy z Młodzieżowego Ośrodka Kultury w Mrowinach. Na uczestników pikniku czekały także kiełbaski prosto z grilla, które serwowali Grzegorz Osiecki, zastępca burmistrza oraz radny Rady Miejskiej Mariusz Borowiec. Nie zabrakło również loterii fantowej przygotowanej przez Bibliotekę Publiczną w Żarowie. Wśród uczestników rajdu rowerowego podczas pikniku rozlosowano cenne nagrody. Wśród nich były dwa rowery ufundowane przez żarowską firmę Dicel Safety System Europe oraz Żarowskie Stowarzyszenie Rowerowy Żarów, a także zaproszenia do japońskiej restauracji ufundowane również przez żarowski Dicel Safety System Europe i wiele innych cennych nagród. Dodatkową atrakcją podczas pikniku charytatywnego był konkurs kulinarny Wielkie Grillowanie z Electrolux, który odbywał się pod honorowym patronatem burmistrza miasta Żarów. W naszym menu mamy dzisiaj żeberka, kebab cici, jabłuszka nadziewane kaszanką, warzywa, co jeszcze? Mamy pierś faszerowaną z pieczarkami i serkiem, mamy ziemniaczki też faszerowane i... Gruszka z dżemem żurawinowym. Wszyscy uczestnicy kulinarnego konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody, sprzęt AGD ufundowany przez Electrolux Poland z żarowskiej podstrefy ekonomicznej. Podczas pikniku uzbieraliśmy dokładnie 8901 zł oraz 6 groszy, 6 euro i 50 centów. Wszystkie pieniądze zostaną przekazane na rzecz pogorzelców.